symbolem naszych uczuć i czci, jakimi otaczamy matki, może być powstający dzięki społecznej ofiarności Szpital Pomnik Centrum Zdrowia Matki Polki. Dziś teren budowy Szpitala Pomnika Matki Polki w Łodzi odwiedziła para popularnych bohaterów telewizyjnego serialu Niewolnica Izaura, Lucelia Santos i Rubens Del Falco. Gorąco witani przez łodzian artyści zapoznali się z tym ogromnym, wznoszonym w niespotykanym tempie Centrum Zdrowia Matki. Na pamiątkę dzisiejszej wizyty wpis do kroniki wydarzeń budowy. Późnym popołudniem artyści brazylijscy spotkali się z okazji Dnia Matki z kobietami łódzkimi. 10-tysięczna widownia Pałacu Sportowego nie zmieściła wszystkich chętnych. W imieniu Komitetu do Spraw Radia i Telewizji Polskie Radio i Telewizja, na którego zaproszenie aktorzy przyjechali do Polski, Lucelia Santos i Rubens Del Falco przekazali na rzecz budowy Szpitala Pomnika Centrum Zdrowia Matki Polki wpłatę z funduszu wypracowanego przez załogę Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Wiece spotkania oraz uroczyste akademie nawiązujące do 90-letniej tradycji ruchu ludowego odbyły się w całej Polsce. Rolnicy województwa łódzkiego obchodzili dziś swe święto we wsi Nowosolna. Na zielonej murawie i w cieniu drzew całe rodziny odwiedzały stoiska kiermaszu. Kupowano książki potrzebne w codziennej pracy rolnika i literaturę piękną, pamiątki i owoce ze słynnych okolicznych sadów. Wiele uznania i podziwu budziły popisy sprawności drużyn strażackich, a najmłodsi poznawali tajniki nowoczesnego sprzętu pożarniczego. W Warszawie na placu Defilad drugi dzień wielkiej imprezy folklorystycznej Cepeliada 85, cieszącej się ogromną popularnością wśród mieszkańców stolicy. Zjechali tu także tłumnie rolnicy z bliższych i dalszych okolic. W dziesiątkach stoisk prezentowali swoje dzieła twórcy ludowi. Przez cały dzień plac rozbrzmiewał muzyką i śpiewem. Kilkuset harcerzy i harcerek z miejscowości podwarszawskich wzięło dziś udział w corocznych marszach patrolowych śladami walki i męczeństwa w Puszczy Kampinowskiej. Trasa prowadziła szlakami walk wrześniowych Wojska Polskiego, partyzanckich bojów do miejsc, gdzie ginęli podczas wojny polscy patrioci. Dokonywano tu m.in. masowych egzekucji, harcerze zaciągnęli warty honorowe, złożono również wieńce i kwiaty. Zasłużonym opiekunom miejsc pamięci narodowej wręczono medale. Kufiec harcerski z Leszna otrzymał sztandar i imię Jerzyków, drużyny działającej w Kampinosie podczas okupacji. Uroczystość zakończył występ zespołu reprezentacyjnego nadwiślańskich jednostek KBW. I to już wszystko w tym dzienniku. Dziękuję Państwu i życzę miłego wieczoru.